Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z świata X-a. Prawdopodobnie to jest świat X-a, dalej nikt mi nie wytłumaczył, co to jest za świat i dlaczego my tutaj w ogóle jesteśmy. Tak wygląda mój domek, który wybudowałem sobie w poprzednim odcinku. No i ja jestem z niego dumny, widzowie. Ja jestem z niego dumny, ponieważ dlaczego? Są nawet nie cztery ściany, ponieważ sześć ścian. To jest sześć ścian, widzowie. To jest prawie kwadrat. Dobra, no nieważne. W każdym razie tutaj mam taki mój asortyment. Zostawili mi to głowę w ogóle wczoraj. Ja wiem, wiecie co? Stawiam sobie tutaj, a niech to tak stoi fajnie, elegancko. Mamy tyle rzeczy. Powiem wam tak, ja zobaczyłem, że chłopaki mają naprawdę strasznie dużo diamentów. W sensie mają jakby diamentowe zbroje, więc musieli mieć dużo diamentów, albo musieli to gdzieś znaleźć. Nie wiem. W każdym razie ja na dany moment wyglądam jak totalny biedak. I mam jakieś skórzane rękawice, jakieś żelazne spodnie rolnika. I ja totalnie nie mam w ogóle... O, tu mam na przykład... Halo! Filip! O kurde, jak się wstraszyłem! Co ty tu robisz? Ja nie mogę, dobra! Czy to jesteś ty? Jak ty tutaj dotarłaś? Jak ty tu dotarłaś? Od kiedy ty jesteś? Ale czekaj. Zanim. No. Muszę się dowiedzieć, czy to jesteś na pewno ty. Muszę się dowiedzieć, czy na pewno to jest... Bo ja już widziałam ciebie, widziałam i to nie byłeś ty. Więc aha, powiedz mi... tytuł piosenki Jana S, której słuchaliśmy i byliśmy największymi fanami. Czekaj, kurczę, muszę sobie przypomnieć. Powiedz mi to. Czekaj. Nie mów, że nie pamiętam. Marzenia. Bo to tak, Światy Piękny, gdy masz marzenia, dobra. To ty. O jeny, ale miałem taką dziurę w mózgu teraz, nie umiem sobie tego przypomnieć. Taki proces myślowy. Patrz, jaki mam domek fajny. Wow, ja nie mam nic, ja mam kilof kamienny, ale za to mam 6 dobra, taków czyli, patyków. Czyli jest ktoś, kto jest bardziej biedny niż ja. Mega, tak, mega to pocieszające. Jest, ja. To jesteś ty. No dobra. Mm-hmm. Słuchaj, no to dzisiaj możemy znaleźć w takim razie wspólny cel. Ty weź sobie tu gdzieś wybuduj dom. Czekaj, może tu. O, to jest dobry pomysł. Tu masz dobrą tą platformę do tego. Okej, to tu będzie mój dom. Nice. O, no i super. Ale możemy przejść, bo ja miałem plan dzisiaj, żeby pójść gdzieś, pozwiedzać jakieś miejsca tu w okolicy. Może znajdziemy jakieś cenne itemy. Dobra, to bardzo chętnie w sumie, bo ja nic nie mam, ale musisz mi powiedzieć w ogóle, co się u ciebie działo przez ten czas, bo ja na przykład ja to się nic nie działo, jestem... się tułałem, tułałem się przez życie. A. Ciężko wieczna było. Wieczna tułaczka, no. To jest jakiś motyw z jakiejś książki, nie wiem jakie, ale ty jesteś na polityce komunistycznej. Ja też nie mam więc... niestety nie odpowiem na to pytanie, ale no. Tak, no dobra. Zdecydowanie tak. To chodź, bo my się dawno nie słyszeli, bo musimy, prawda, tutaj polecieć. Pogawędzić. W tamtą stronę bym poleciał. Ej, tak. A masz cokolwiek, w sensie... Słuchaj, no patrz, mogę ci zrobić zbroję, bo no, ja mam potrzebowałbym cokolwiek, albo po prostu kilof jeden żelazowy, to byłoby super już. Ja już i robię tutaj cały bo ja cały wiesz, set. Nawet nie mam jedzenia, tak szczerze to ja nawet nie mam jedzenia, ale no dobra, dziękuję ja bardzo. Zrobię buty, bo nie mam butów wow. Tylko. I teraz, i co, potrzebujesz kilof? Tak, kilof, jedynie kilof. No dobra, no to zrobię kilof, to nawet z dwa zrobię, bo sobie też zrobię. Ale burzu, ej, ty jednak bogaty jesteś. No coś nie, coś mam, yeah. Coś nie, coś potrafię. Ty, a tutaj ja zauważę, że coś takiego robi się, iron... Co to znaczy plakue? Plakietka? Plakietka, może tak być. Nie wiem, nie mam może pojęcia. Tak być, tylko po co to jest? Nie wiem, dobra, nieważne. Nie mam pojęcia. Ty, a rękawice? O, jak to rękawice? Yo! Masz rękawice, dam ci rękawice moje. Czekaj. Serskie? Czekaj, ja o, nie rozumiem. Proszę. Co? Masz rękawice moje. Co to jest? A ja mam żelazne. Yo! Wow, jest mi teraz ciepło w ręce, dzięki. Jest ci ciepło w ręce, tak jest. Dobra, masz tu ten kilof, co ci powiedziałem, że zrobię, bardzo dobra. Dziękuję. Dobra, i dawaj, lecimy w takim razie w wyprawę. O, jeszcze, czekaj, jeszcze jedną rzecz. Jest też jeszcze jeden właśnie problem, bo ty masz elytrę, zauważyłam, a ja na przykład... Mi dali chłopaki, ja nie wiem. Więc musimy iść, ty wiesz o tym. No dobra, ale ja i tak nie mam fajerwerek, więc ja z niej w ogóle a, nie korzystam. No dobra, okej. Dobra, dawaj. Dawaj, ja tylko, że tak powiem, zlatuję z góry. A że jesteśmy na górze, no to będę zlatywał. A nie, nie jesteśmy. Ej, dobra. Ej, ja widziałam coś przed nami, ale ja nie wiem, co to tak tutaj jest. Tutaj jest, tu ja wiem, że jest jakiś taki kanion. O! Aha. Widzę obozowisko. Ja również widzę obozowisko. Dobra, możemy no to... się przejść. To dawaj. Ku niemu. To dawaj, ku niemu. Niech będzie. Ej, tam na prawo widzę coś jest. Dom na drzewie. No, jest coś tam. Wow. Dobra. Ej, to ja bym wolała tam później, na to obozowisko. To czekaj, obozowisko wygląda, tu. Jakby nie było obozowiska. To jest po prostu wioska. Ty, mam spotkę tu zdobyłem jakąś. Tu jest wioska? Ej, no teraz, nie wiem, w sensie tutaj są, widzisz jakieś takie drewniane te, znaczy, no nie wiem, w sumie. No zerknijmy to, przebórzmy to, bo tutaj może być coś ciekawego, może coś nam się przyda. Mm. Pajęczyny są. Lubisz pajęki? Nie, błagam cię. Ja mam w ogóle spinę z pająkami, no. Dlaczego masz spinę z pająkami? Nie wiem, kurde, bo one są obrzydliwe.
Są takie fuj, trochę. No, boję się ich w sumie nawet. Rozumiem. Ogólnie boję się robaków, nie? Boję się robaków tak w sumie. Okej, okej, okej. A jakich najbardziej? Karaluchy. No, wszystkich szczerze. No nie, no wszystko co się rusza. Ale dobra, ale... A jakbym nagrywał odcinek i trzeba było wejść do wanny z karaluchami, to byś... No, powiem ci tak, wolałabym w takim razie skoczyć z bungee 3 razy, niż wejść do tych karaluchów. A ty skakałaś na bungee, no? No, skakałam, ale to było straszne mega. No ja właśnie nie troszkę polecam. Się boję. Wiem, ja przez 3 dni głowa mnie bola. Nie wiem, ja weszłam pajęczyny też, idę w stronę tego domu. Tego tam na górze? Tak, tak, dokładnie. No dobra, no to czekaj, bo próbuję się zlokalizować gdzieś, gdzie ty jesteś. Czekaj, idę takie miejsce, żebyś mógł mnie zlokalizować. Tutaj, czekaj, a gdzie ty jesteś? No ja lecę. Jak się... O, widzę cię, jestem na lewo obok ciebie. Widziałem cię, kątem oka cię widziałem. Okej. Okej, czy to jest coś ciekawego? Ej, tutaj są dziwne rzeczy. W ogóle to jest dziwny świat. Co tutaj? Ale jak ty się tutaj znalazłeś? Bo ty nie podpaliłeś. Ja byłem detektywem i ja śledziłem chłopaków. No ja po prostu tu przyszedłem za nimi, nie? No ale totalnie nie mam pojęcia po co, to przyszliśmy jeszcze z nimi, o tym nie pogadałem. Dobra, zobaczmy ten, prawda, tą baba, chatę Baba Jagi. Jest tu coś? O, jest skrzynka. Fajerwerki 3. Ty, mam dla ciebie tą. Patrz, co mam dla ciebie. Zrzucam ci na dół. Oko. Oko Saurona ci zrzuciłem. Oko Saurona? Czekaj, gdzie mi dałeś oko Saurona? Aha, o, dziękuję za oko Saurona. Ja na przykład znalazłam złoty miecz. O! Enchantowany na Sleeping Edge. Ty, a to jest meteoryt? Ja dobrze to rozumiem? Gdzie? Patrz. Gdzie, co? Tu, gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ja sobie zbieram łóżko w ogóle, bo ja nawet nie mam łóżka. Aż tak. Gdzie ty jesteś? Tu, na dole jestem. Tu. Tu jest meteoryt. Au. Czekaj, może coś w środku będzie. Ej, dawaj, weź ten złoto. Ty, netherite w środku! Co jest? To jest lata? Netherite. Co? A co, my potrzebujemy chyba żelazo, nie? No, chyba, znaczy diamenty potrzebujemy, żeby to wykopać. No, właśnie o to mi chodziło. Ty, no ale dobrze myślałem, że to jest ten. Meteoryt. Wow. Dobra, to no to musimy co iść pod jak... No, tylko gdzie teraz? Nie to wiem. Ja się rozejrzę po okolicy. Aha, zostawiasz mnie. Czekaj, Ła! Fajerwerka strzeliła. Jak to strzeliło? Serio, dostałem obrażenia. Ej, dobra, musisz tu leć tak wprost, jak ja leciałem. Tu jest coś. Ląduję tu. No dobra, idę. Zazdro, że masz elytrę. Ale to chłopaki mi dali. Wiem, mi na przykład nic nie dali. Aha, a widziałaś się z nimi w ogóle? Nie. A, no to może dlatego się nic nie dali. Widziałam się tylko z tym niebieskim małym. Ja, smurf ten, tak, hejter na niego mówi tak. Smurf śmieć. No, on jest dziwny trochę, nie wiem, w sensie dziwny, no. Dobra, tu nic nie mam, tutaj gdzie przeleciałem, nie? Przechodzę tutaj po tym i tutaj zero czegokolwiek. Gdzie ten zamek taki czy coś, tak? No, tutaj jakby, ale pusto totalnie jest, nie? Mhm, to tej skrzynki pełne diaksów. No właśnie nie, no tak średnio. Czekaj, no ja dobra. Ja coś znalazłam. Co znalazłaś? Ale jest to dobra w takie ukrytki, skrytki. Ukrytki? O, faktycznie. No, zobacz. O, tu jest jakaś skrzynka, miałaś rację. Aha! O, mega lód. Co? A. No, fajne, ty to masz nosa. Nie, no bo... Cześć, tu jest no tu nie, no i teraz jak my stąd wyjdziemy? No posuwasz mnie ciągle, nie wiem jak stąd wyjść. No czekaj, chodź tutaj, nie możemy wejść razem. Nie, to się nie uda. No, dawaj, teraz ty musisz wejść. Dobra, wyszliśmy. Sorry, myślałem, że będzie coś fajnego, no. No niestety, zrobiłaś mnie w konia. Dobra, słuchaj, o nie, robi się nos, to i tak idźmy do kopalni, bo to nie ma sensu tutaj siedzieć. Dawaj, musimy gdzieś... Jesteś? W tu wybiegłem. Ale tutaj było tyle kanionów tu i teraz jestem. Kurde, wiem, idę. Czekaj, ja mam jeszcze dwie fajerwerki, jeszcze podlecę tak do góry, żeby zobaczyć, gdzie tu są jakieś kaniony. Jaskinie. Tak. Mhm, i co? No i... Że tak powiem, rozumiem, Okej. No nic tu nie ma. I to spore, no. No, noc. No dobra, tu była taka mikrokopalnia, chodź tutaj, czekaj. Mikrokopalnia. Idę, tutaj jestem. Gdzie? Czekaj, bo ja poszedłem do jakiegoś ptaka w ogóle, ja myślę, że to jesteś ty. Bo się coś ruszało, ja nie wiem. Dobra, gdzie jest problem, jest tak ciemno. Jest mega ciemno, ja nie wiem gdzie jest. A ja mam pochodnie, czekaj, ja biorę w rękę pochodnie, powinnam trochę oświetlić teren, gdzie jesteś, gdzie zaposzedłeś, co widzisz? No ja stoję tu, gdzie no przy tej studni jestem. No to kurde, to ja tej studni nie widziałam przecież. No ale przy tej studni, do której ty mnie skusiłaś, żebym wszedł, tej fontanny takiej. A ja nie mogę, do tamtej studni. Jestem w ogóle gdzie indziej. No gdzie ty jesteś?
Jestem na jakiejś górze. Jak na górze? Jakim cudem tak szybko no na górze, no ja sobie weszłam po prostu na górę, no. Dobra, już wracam, czekaj, no, ale nie widzisz w stronę tej... No kurde, nie wiem, mam jej nie zauważyć. Dobra, wracam tam w takim razie po ciebie, bo ja szukałam kopalni. Okej, no ja po prostu rozglądam się. Dobra. Niczego nie widzę. Idę, ej, tutaj, czekaj, zanim jeszcze ten tam przyjdę do ciebie, tylko sobie zetnę parę sian. Okej. Bo ja nie mam chleba, potrzebuję siano. Dobra. Nie no, nie widzę cię, dobra. Trudno. No nie, nie, ja nie chcę się znowu zgubić. Proszę cię, nie rób tego. Dobra, idę, nie widzisz rozświetlającej mnie? O, widzę, mnie. Widzę, tu chodź, tu. O, dobra, no. Tu chodź i rzuć mi jedno pochodnie, żebym widział, bądź moim światłem. Okej, jestem twoim światłem, proszę. Dzięki. Światło. Dobra, zapraszam tutaj. Dobra, idziemy, no. I tu była taka spoko mikrokopalnia. Baby kopalnia, jak to byś powiedziała, nie? Tak, baby kopalnia, no to jest to. O ile dobrze nie, widziałem. Ja tu jest pełno creeperów i potworów, boję się trochę. Ej, dziwny jest ten świat, wiesz, ja nie wiem. Jak się nazywa mucha bez ucha? Jak? Dobre! Stary, no kurde. Ale joke, takie co? Żarty. Zobaczyłem muchę w Minecraft i mi się przypomniał. Dobra, tu jesteś? O, jesteś. Dobra, no to dawaj, zapraszam za mną. Oła! Ale tu jest echo. Jest echo. Echo! Echo, echo, echo. Au! Ja nie mogę. Dobra. A! Zepchnęłaś mnie! Jezu, jak się wystarczyłam, przepraszam. Dobrze. Na szczęście uratowała mnie woda. Oczywiście. Ej, powiem ci, że szczerze... Jak ja mam tam spaść? Do wody. O! Poszło! Pękło. Czorki. Ja się wystraszyłam. Dobra, to było nawet straszne. Ej, tu jest złoto. O nie, coś we mnie strzela, zostawiam złoto. Szkielet. Trzeba go taktycznie. Ale go zrobiliśmy. Mega, no, on się mega na mnie skupił. O, mega kopalnia. Okej, świetna kopalnia. Dobra, i nie mów, że to jest takie małe. Musimy tutaj coś znaleźć, bo jak nic nie znajdziemy, to będzie katastrofa. Czekaj, no jeszcze w drugą stronę można iść chyba. No. Albo tu? No ja nie wiem. Krypcio. Krypcio? Jak w ogóle zdrowienie? Bije mnie szkielet! O! Dobra, udało się go zabić. Co ty masz za fajny łuk? Znalazłam, nawet w sumie nie wiem gdzie. Nie wiem w sumie. Gdzieś znalazłam, w jakiejś opuszczonej. O, tu coś będzie, miejscu. Tak? Czuję to. Ej, czekaj, bo ja się zgubiłam. Zgubiłem pochodnie. Ja ciebie, o tutaj jesteś. To jeszcze jedną chcesz? Dam tak. Ci więcej. Daj mi. W ogóle jakiś zdesperowany. Okay. Dobra, no tu nic nie ma. Ale kopalnia, zar. Ej, nie. Nie, no to jest jakaś tragedia, co my tu. Nie, dobra, słuchaj, musimy się kopać w dół. A ja tutaj? Nie, tam nic chodź nie ma. Ej, tutaj masz swoją pochodnię. To chodź tędy, bo tutaj jest niżej. Dobrze, tu coś może być. A widzisz? No i proszę. Czekaj, bo tu jest kolega. Który? Jak się wystraszyłam ciebie bardziej. No, to jest jak głupia strzała. Kurczę. Co to jest? Cześć. Jimmy, amen, after midnight. Kurczę, Jimmy. Ty, ja czuję, że on nam zrobi plecy, nie? I on nas jeszcze tutaj zaatakuje. A co robi Jimmy? Nie wiem, Jimmy się zgubił. No Jimmy po prostu przyszedł na łowy i tyle, no. Okay, biorę te żelazo też. Bo jak widzę, no, jak tutaj nam dobrze dropi rzeczy, to wydaje mi się, że to jest bardzo cenny item. Okej, okay. O, kolejne żelazo. Jak coś to ślepy zaułek niestety. Ej, nie, no to jest najbardziej fatalna jaskinia. Ej, ale ja zapomniałam, że my mamy minimapkę. No ja ją nie mam, wyłączyła mi się i nie wiem, jak ją włączyć. Ja mam włączoną. No to zazdroszczę. I niestety nie pokazuje nic ciekawego. O, mam! Jest! Jest! Gdzie jesteś? Co? Trzeba diamenty? Spłynąć, nie. Dobra, dawaj spływ kajakowy. Noż kurde, tu jest creeper! Gościu! O, ale mamy przerąbane. Dobra. No co mamy przerąbane? Ty, obok ciebie! Trzymam! Ja go nie zauważyłam. To co? O, normalnie ci obok tego. Dobra, tu chodź. Ej, tu jest strasznie dużo tych pajęczyn. O co chodzi z tym? Na pewno będzie jakiś pająk, tak jak w Harry Potterze. Kurde! Tak, no wiem. To by było mocne. A co to jest takie czerwone? No myślę, że jajo. Albo kokon. A! Wyrżę, że z tego pająk! Aha! Oż kurde! Kurde mol! Zostaw mnie!
okej. Okay. Oj, nie jest dobrze. To było trudne. To było niebezpieczne. Masz jakiś crafting może? Nie posiadam żadnego drewna. Ani drewna, o nie! Niedobrze, bo ja nie mogę teraz nic zrobić. Jest fatalnie, jedzenia nie mam. Dobra, no słuchaj, musimy znaleźć... O kurczę, jaka duża kopalnia. Ogromna. Mega duża. Jak będzie, weź szukaj też drewna, dobra? No może tu będzie ta opuszczona kopalnia gdzieś. Oby. Czemu ty tak po prostu sobie widzisz? Nie, tu jest za dużo pająków. Ja jestem pewna, że to będzie jakaś wielka tarantula pająków. Ale one, o kurcze. Czy ja miałam rację? Nie, chodź. Tu jest inny problem. Bo ja też zbieram tutaj żelazo sobie. Ja w ogóle robię survival. Co to jest? Idź tam, nie, zobacz. Nie, ja tam nie chcę iść. Idź tam, zobacz. Nie, żartowałem, tak naprawdę tam po prostu była owca. Nie, ja wiem, co to jest. Co? To jest to, czy trzeba uważać bardzo. Tu jest ten taki... O Jezus, to się strasza na tej wody. Ten potwór. Potwór? To jest... No, to nie jest... Z Loch Ness? Słyszysz to? Co? Co to jest? Dobra, uciekłem na dół, tu chodź. Moi sąsiedzi chyba rip. Kurczę, jak to się drze. Ty, co, my jesteśmy w zoo? Jaka małpa, ty. Dobra, czekaj. Ej, tu daję ten. Oj. Ekspa. No wiem, że... Uważaj. Nie, stary, chodź stąd, umrzemy, chodź stąd. Nie, bo nie ma aktywatora, spokojnie. Są tylko czujniki. Czyli co to są czujniki? O, aktywator. O, węgiel. Weź sobie wiadro. Okej, biorę. No nic tu ciekawego nie ma. Au. No stawy mnie. Dobra. Tu jest jakieś kowadło. Tu jest jakieś kowadło, mega dobra polszczyzna. Świetny jestem. Ametyst jest niepotrzebny. Dobra, no nie wiem, no tutaj już jakby... Chyba, no nie wiem, no spawner znaleźliśmy, ale... Liczyłem na większy sukces, no jakieś diamenty. No nie wiem, mam wrażenie, że znajdujemy skrzynki, znajdujemy jakieś dziwne miejsca. A tam jest taki... Ej, jak wygląda aktywator tak właściwie? No jest taki biały. To nie to. Nie to, tak? A co to jest? To ja nie rozumiem, ja tutaj jeszcze nigdy nie byłam. Nigdy nie biłaś się z Wardenem? Nie, coś tam umarła od razu. Pewnie tak. No nic. Ale nie wiedziałam, jak zobaczę, ale aktywator wydaje specyficzny dźwięk, gdybyś wiedziała, że to jest on. No tak, tak wyje. Okej. Okay. Ej, znalazłam lawę, ale niestety... There is ty, znalazłem no... twojego ulubionego... O, diamenty. Co mojego ulubionego? Nie! Aaaa! Nie! Gdzie jesteś? Ej, bo ja nie wiem, gdzie ty poszedłeś, ja się zgubiłam. Biją mnie. Nie, co cię bije? Szkielety mnie biją. Gdzie ty poszedłeś? No na górę troszkę. Wyszedłem już powoli, bo tam były ślepy za... Ała, się cofnąłeś się, tak? Tak. Bo ja się tu boję być sama, mimo wszystko. Dobra. O, widzę twój nick. Idę do cię. Dobra. Gdzie ty jesteś? Gdzie Git. Jesteś? O, tutaj jesteś. Git. Ej, ja tracę pochodnie, nawet nie wiem gdzie. Patrz, diamenty. O, gratulacje. Jeden. O, aha, patrz, a nie, tu jest, no, niemożliwe. Patrz, tu jest... Tu, ucieka twój ulubiony robak, karaluch. Patrz ja go nie widzę, ja nie wiem go ciebie do końca. Aha, tutaj, uciekł, no widziałam. Uciekł. O, ej, to jest to? To jest aktywator. A, i co teraz? No, teraz mamy problem. Nie, no chyba nie. Czekaj. To się nie... chyba takiego. No robię. Dobra, aha. Słuchaj, no żeby było, żeby życie miało smaczek. O, ty kurde, jak się strasznie tego pająka stąd. No i co? No i tu się coś zrobi, czy nie? Ja tu nawet pochodnie postawiłem. Ej, dobra, wiesz, że my gramy tak z ogniem, że to jest, kurczę, głowa mała, nie? A jak to uderzę łukiem, to co się stanie? No spróbuj. Nic się stało. Mega nuda. No, mega nuda. No, to się zaczęło. Nie. Ej, czekaj, nie idź ze mnie, ja nie chcę być sama. Creeper. Jak cię... Drugi! Gdzie tu były creepery? Ja nie mogę. I cały czas mi miga ekran, denerwuje mnie to w ogóle, o. No i widzisz, no i nic się nie stało, słuchaj. No to chodź tam jeszcze raz.
Nie, ja tam już idę, aż no on się tam zrespił, ale nie poszedł za nami. Mm-hmm. Uciekliśmy mu za szybko, jesteśmy szybkie bile. Dobra, okay. wychodzimy stąd. Dobra, no nie. No ale fajnie, weźmie jednego dementa. No ale, no a co, a widzisz gdzieś jakiegoś innego? No możemy tam iść tam, nie. Gdzie by, już się pochodnie straciły, nie? Tak jak mówię, nie wiem jakim cudem, ale ja je tracę. Nawet nie wiem kiedy je postawiłem. Ja też nie. Gdzie my jesteśmy? Co tu się wyprawia? No chodź na górę tutaj, jak ty chcesz wrócić to tędy, ała. O ty kurde. Okej. Dobra. Dobra, piję sobie potem na szybkość. Ja mam tylko na niewidzialność. To fajnie, o kurczę. Ała! To bolało. To bardzo, ej dobra, nie jest tak źle w sumie, jesteśmy w miarę no przy wyjściu. Jest luks, patrz, tu możemy wypłynąć w ten sposób. Na górze dam ci żarcie, bo ja mam. Dobra. Ej, no ale dobra, jeśli chodzi o diaksy, to tu w ogóle nic nie ma, nie? Jest taka bieda, że z głową mała. Jest. Dobra, wracamy z powrotem, będzie trzeba chłopaków poprosić, żeby nam dali trochę diamentów, no bo co tu innego zrobić? Przykro mi nawet. Coś ci przykro? Bo ja chciałam nawet diamenty zdobyć, tak. Mogę trochę ci oddać tego, o kurczę. Nie, no spoko. Co to było? Co ty robisz? To musisz w ten sposób wypływać. A. Ja płynę za tobą, więc miej to na uwadze, proszę cię. Dobra. Okej, okay, mega. Ej, no nie! Weź mnie! Nie, nie rób tego, weź mnie. Żegnam. Co, wziąłeś sobie... Właśnie nie mogę, no pomóż mi. Wiesz co, no kurde, no Filip! Za kościół. A, pajęczyna! Jara boska, no i żegnam siebie. Ty, bo ja jestem uwięziony, nie wyjdę z tego. No trudno. Wszystko trzeba tutaj, widzę, że pomagać we wszystkim. Nie, już no. Wyszedłem. No, co szukasz na siłę roboty? Co, jakie roboty na siłę? Ja to nic na siłę nie szukam. Pajączek sobie. Aha. Idzie. Nie idzie już. A, okej. Już nie idzie, tak się składa. No kurde mol, czemu mnie zrzucasz ciągle? Ajajaj, a dobra, ja mam jeszcze jedną fajerwerkę. Wyszłam pierwsza. Zobaczymy, kto będzie pierwszy w to. O kurcze, pół serduszka. Prawie zginąłem, nawet nie no wiem, dobra. Gdzie jest dom? Widzowie, takie... Ej, ja też nie wiem. A dobra, już wiem. No chodź tu, chodź. Czekaj, ląduję do ciebie. Tu jestem, tu jest, z drugą, tu. Chodź. Wracamy do domu, widzowie, widzimy się w następnym odcinku. No trudno, nic nie zdobyliśmy.